Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa serdecznie dr Dariusz Żogut, dyrektor Muzeum Regionalnego w Bełchatowie. Witam serdecznie w imieniu własnym oraz pracowników muzeum. Jest mi niezmiernie miło gościć i artystów, rysowników, wybitnych grafików w naszych murach, jak również wszystkich Państwa, którzy znaleźliście czas w tym ciężkim okresie przedświątecznym i przyszli się na naszą wystawę. Chciałbym serdecznie przywitać pana dziekana profesora Zdzisława Olejniczaka, pana Sebastiana Grochockiego, dyrektora artystycznego oraz pana Marcina Wydrzyńskiego, dyrektora Lost Prince'u, którzy są nie tylko autorami, współautorami, współorganizatorami tej wystawy, ale jak również, tak jak pan Sebastian, autorami katalogu, który jest częścią naszej wystawy. Podziwiam niezmiernie wszystkich ludzi, którzy mają taką wyobraźnię. Witam wszystkich, dziękuję za przybycie. Tutaj w szczególności chciałem podziękować Muzeum Regionalnemu Bełchatowie. Wraz z Marcinem organizujemy pierwsze międzynarodowe Biennale Grafiki w Łodzi. Jest to impreza o charakterze konkursowym. W tym konkursie zgromadziliśmy ponad 500 uczestników z 59 krajów całego świata. Sama idea konkursu polega na skonfrontowaniu różnych postaw twórczych danych artystów, ale jak również ich kulturowości, rzemiosła, warsztatu oraz doświadczeń. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi i wszystkim osobom, które wsparły inicjatywę, jeżeli chodzi o prezentację prac w pięknym wnętrzu Muzeum Historii Bełchatowa. Dziękuję również wszystkim osobom, które mimo tuż przed świętami odwiedzili mury muzeum i przy okazji uczestniczą, no było nie było, w otwarciu, bo być na wystawie to jedno, ale być na wernisażu to jest chyba rzecz święta dla twórców. Wydaje mi się, że pomysł, który przy okazji właśnie międzynarodowego Biennale powstał, żeby zaprezentować pracę trzech jurorów, tutaj chciałbym wskazać w środkowej części pracę profesora Dariusza Kacy, Sebastiana Grochockiego, jak i te geometryczne moje. Różnorodność, jaką tu prezentujemy, to są tak jakby trzy pokolenia. Moje najstarsze, profesora Dariusza Kacy, bym powiedział średnie, no i najmłodsze, pana Sebastiana, którego zawsze w uczelni podziwiałem za trud, jaki towarzyszył mu w wykonywaniu gipsorytów.